kilka słów wyjaśnienia na temat punktu wyjścia do dzisiejszego spotkania. Otóż dzisiaj jest taką okazją, pretekstem, być może tak należałoby to nazwać, do dzisiejszego spotkania. Jest ostatni numer kwartalnika Nowy Obywatel. W tym oto piśmie zainaugurowaliśmy taki dwuodcinkowy eksperyment intelektualny, który pozwoliliśmy sobie nazwać tak dość czujnie, być może prospołecznym gabinetem cieni. Zwróciliśmy się do grupy cenionych przez nas osób aktywnych publicznie, znanych ze swojego zaangażowania w walkę o bardziej solidarystyczny, prospołeczny, efektywny wymiar polskiego państwa. Poprosiliśmy ich o to, żeby podzielili się z nami z refleksjami na temat niezbędnych zmian, reform w poszczególnych sferach życia publicznego, w tych sferach, w których państwo może i powinno odgrywać istotną rolę. Pozwolę sobie przedstawić osoby, które będą tutaj w pierwszej części głównymi aktorami tego spotkania. Jest z nami dzisiaj pani Barbara Bubula. Mam tym większą przyjemnością zapowiedzieć, że jest to osoba, która była zaangażowana już wiele lat temu w powstanie naszego pisma. Działaczka, myślę, że taka kolejna będzie adekwatna, społeczna, samorządowa i państwowa, związana najpierw z krakowskim samorządem, potem między innymi z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, obecnie posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jest z nami pan profesor Ryszard Bugaj, lider jedynej właściwie, a na pewno jedynej liczącej się socjaldemokratycznej formacji parlamentarnej w historii III RP. Ekonomista i publicysta, bardzo przez naszą redakcję ceniony i cieszymy się, że mam okazję dzisiaj tutaj gościć. No i także przedstawiciele młodszego pokolenia zatroskanych o Polskę, mówiąc nieco górnolotnie. Jan Mentzfel, działacz społeczny związany ze Stocznią, ale także z redakcją Kontaktu i Klubem Inteligencji Katolickiej. I Krzysztof Mroczkowski, ekonomista, publicysta ekonomiczny, związany z naszą redakcją, co z dużą przyjemnością ogłaszam. Także prowadzący serwis Ekonomia Polityczna.pl. Ostatnie 20 kilka lat mieliśmy okazję obserwować, doświadczać procesów, które bardzo rzutowały na społeczny odbiór państwa, na dyskusję o państwie, czyli z jednej strony załamanie czy koniec poprzedniej formacji ustrojowej, no sprawił, że takie kwestie jak planowanie gospodarcze, ale także własność państwowa, czy szerzej może aktywność państwa w gospodarce zaczęły być dość poważnie kwestionowane. Potem mieliśmy jeszcze reformę samorządową, która też bardzo wpłynęła na relacje pomiędzy państwem a innymi formami, innymi podmiotami, innymi formami organizacji społecznej. Procesy globalizacyjne, wejście do Unii, przy okazji wejścia do Unii, dyskusja na temat redefinicji pojęcia suwerenności, czy sensu w ogóle suwerenności narodowej, roli państw narodowych. Parę jeszcze innych procesów, no właśnie, postulaty związane z rozwojem tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej strony trzeciego sektora, czyli wskazanie, że w pewnych, czy sugestia, że pewne sfery, które dotychczas były wręcz upaństwowione, takie jak dostarczanie usług społecznych, czy tworzenie pewnych możliwości zaangażowania się obywateli w życie społeczne, no powinny teraz być realizowane w zupełnie innej formule niż to powcześniej. No i w tej sytuacji wydaje się pytanie, czym właściwie państwo powinno teraz być, skoro jakie ma niezbywalne zadania, które mimo tych wszystkich procesów są nadal aktualne, być może są też jakieś sfery i zadania, które są nowe, które państwo dopiero powinno podjąć w związku z tymi procesami, które się wcześniej dzieją, na przykład w związku z integracją europejską czy pewnymi procesami ekonomicznymi. Więc pytanie bardzo ogólne i trudne, z drugiej strony dające spore pole do popisu, czyli pytanie, jakie są właściwie zadania dla państwa współcześnie? Jednym z zadań państwa i w związku z tym
koniecznością istnienia czegoś, co można nazwać wspólnymi narodowymi mediami, jest to, że trzeba wiązać wspólnotę rozmaitymi tematami, wspólnymi uczuciami również i tematami intelektualnymi w takim burzliwym czasie przemian, i dlatego istnienie tego sposobu wymieniania informacji, jakim są media publiczne, media zwłaszcza elektroniczne, w takim czasie i w takim miejscu, jakim jest Polska po 1989 roku, a szczególnie teraz w roku 2013, jest niesłychanie istotne. I ta rola, ta funkcja prowadzenia debaty publicznej na rozsądnym i właściwym intelektualnie poziomie jest czymś całkowicie podstawowym. Jeśli czegoś takiego nie ma, to wówczas mamy do czynienia z pewnego rodzaju stanem niebezpiecznym dla funkcjonowania państwa i niebezpiecznym dla funkcjonowania całego społeczeństwa, dlatego że to jest wtedy, otwiera się ogromne pole do popisu dla tych, którzy usiłują taki stan niewiedzy społecznej w zakresie różnych spraw obywatelskich i spraw wspólnych wykorzystywać. Specyfiką Polski jest właśnie to, i myślę, że każdy z nas kiedyś się zastanawia nad tym, jak upłynęło ostatnie 20 lat, jest to, że jakaś niewidzialna ręka zadbała o to, abyśmy nie mieli prawdziwych mediów publicznych i aby właściwie wymagało pewnego wysiłku intelektualnego i takiego samozaparcia, aby ich jeszcze ciągle bronić, ponieważ taki odruch jest zupełnie naturalny w przeciętnym obywatelu, że należałoby je zaorać, wszystko sprywatyzować i w związku z tym, żeby przestały istnieć, bo w takiej postaci one nam się absolutnie nie podobają. Nie zastąpi w dzisiejszych czasach całkowicie tego braku mediów publicznych internet, dlatego że ciągle jeszcze wyobraźnia i zakres wiedzy obywatelskiej kształtowany jest przez 10-milionową widownię wieczornych programów informacyjnych w najważniejszych mediach głównego nurtu. Jeśli tego nie ma, jeśli nie ma odpowiedniego informowania i debaty publicznej, to pewne tematy po prostu są nieobecne w debacie publicznej. Takim przykładem jest sprawa GMO, prawda, która podczas gdy we Francji, w Wielkiej Brytanii, w innych krajach czy w Niemczech była już tematem, jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej od lat co najmniej kilkunastu, to u nas dopiero z wielkim wysiłkiem działaczy społecznych przebiła się jako tako do świadomości publicznej w zeszłym roku. Czyli to jest jeden z przykładów tego nieistnienia w debacie publicznej ważnych tematów społecznych właśnie z tego powodu, że nie mamy odpowiedniej komunikacji przy pomocy istnienia takiej instytucji wspieranej przez państwo, jaką są media publiczne. U nas właściwie przestały funkcjonować w jakiś sposób media lokalne czy regionalne. Przez brak czy nieistnienie mediów publicznych w Polsce i zaduszenie ich przez tą straszną chorobę komercjalizacji wszystkiego, jest taka oto sytuacja, że praktycznie w bardzo rachitycznej formie i tylko przy ogromnym wysiłku obywatelskim istnieją media lokalne i media regionalne. To dotyczy zwłaszcza tych, które wymagają mniejszych nakładów, działają tylko nieliczne media drukowane. To funkcjonuje tylko na zasadzie właśnie tych najtańszych mediów, bądź w internecie, bądź taniej prasy drukowanej, a nie ma takiej wspólnotowej debaty nad sprawami lokalnymi w mediach lokalnych, dlatego że zostały praktycznie zniszczone media publiczne. W przypadku telewizji to mamy tylko około 3 godzin, których tak naprawdę program informacyjny zajmuje tylko kilkanaście minut, a reszta to są już sponsorowane audycje przez rozmaite firmy czy przez samorząd lokalny, co nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek niezależną działalnością dziennikarską. Podobnie w rozgłośniach radiowych, których programy są poddane presji zarabiania pieniędzy i w związku z tym coraz mniej wartościowej publicystyki i działalności informacyjnej.
Także jeśli mamy odbudowywać wspólnotę, jeżeli ma funkcjonować dobrze sprzężenie zwrotne pomiędzy tym, co ludzie myślą o poczynaniach władzy i w jaki sposób politycy mają komunikować ważne sprawy społeczne i poddawać je debacie publicznej, to musimy poważnie zastanowić się nad tym, jak odbudować w Polsce system mediów publicznych opartych o finansowanie nie przez widzimisię polityków, ale finansowanie wprost od obywateli, a takim finansowaniem jest choćby coś w rodzaju abonamentu albo coś w rodzaju opłaty audiowizualnej, ale nie przechodzącej przez budżet państwa. Stoimy więc dzisiaj przed, wydaje mi się, bardzo otwartymi pytaniami. Ile z tego standardu, który ukształtował się po roku 90 jest do zachowania, a gdzie są pola, których należałoby dokonać pewnej korekty? Otóż mnie się wydaje, że sprawą zupełnie kluczową z tego punktu widzenia jest przede wszystkim stosunek do polityki makroekonomicznej. Na Zachodzie te dyskusje trwają, są bardzo nasilone. Są powody, byśmy zadali mocno pytanie, czy rzeczywiście polityka makroekonomiczna powinna wyrzec się celów stabilizacji gospodarki i polityki antycyklicznej. Ja bym powiedział, że przy całym ryzyku, które jest związane z polityką antycykliczną, są powody, byśmy powiedzieli, że w polu odpowiedzialności państwa powinna być polityka antycykliczna, a nie tylko polityka ochrony przed inflacją. Druga sprawa, która z tego punktu widzenia jest moim zdaniem niesłychanie ważna, to jest kwestia sektora przedsiębiorstw publicznych. Mnie się wydaje, że są powody, by po nowemu na to spojrzeć. Te powody są związane przede wszystkim, jak się wydaje, z pewnymi niepowodzeniami procesów deregulacyjnych. Obserwujemy to i w Polsce. Trzeba zadać pytanie, czy na pewno. Czy na pewno jest to droga, na którą powinniśmy wejść? Przeprowadziliśmy de facto deregulację w służbie zdrowia. Istnieje w tej chwili, nie ma jednolitego systemu służby zdrowia. Istnieje bardzo wiele podmiotów świadczących usługi i istnieje instytucja, która przyjmuje na siebie, formalnie rzecz biorąc, odpowiedzialność za to, by na tym, by w tym obszarze istniał pewnego rodzaju rynek konkurencyjny. Ta instytucja zatrudnia masę ludzi, pociąga za sobą wysokie koszty. Wydaje się, że potoczna obserwacja uzasadnia tezę, że to przedsięwzięcie nie zakończyło się sukcesem. Musimy zadać sobie pytanie, jakie może być znaczenie tego sektora przedsiębiorstw publicznych dla przezwyciężenia luki technologicznej. Czy on jest do tego konieczny, czy nie? Zwyciężyła u nas po 90 roku teza, że jest niepotrzebny. Tu także potrzebna jest otwarta debata. I niech nam nie mówią, przepraszam, może ktoś jest za. Niech mi nikt nie mówi, że nie ma o czym mówić, że wszystko jest jasne. Nie. Mamy tu powody do tego, by się spierać i mamy dobre powody, by powiedzieć, że krytyczny stosunek do dotychczasowej polityki w tym zakresie nie jest żadnym populizmem. Jest krytyką fundowaną na mocnych przesłankach, na mocnych diagnozach. Dla dyskusji jest najważniejsze, żebyśmy podnieśli śluzę, żebyśmy mogli mówić, że nie jest tak, że jest jedynie słuszna polityka, która była realizowana przez ostatnie 20 lat. I że nie ma problemu korekty tej polityki. Taki problem istnieje i on jest w Polsce problemem nabrzmiałym zarówno ze względu na to, co się dokonało, jak i ze względu na to, co dzieje się na świecie i co jest doświadczeniem, z którego powinniśmy także korzystać. I na koniec jedna uwaga do tego, co pani powiedziała ostatnio. Otóż, proszę państwa, jest oczywiście problem mediów publicznych, ale w moim przekonaniu jest problem także szerszy. To znaczy, my mamy, zresztą większość krajów, tak to jest w większości krajów, że media prywatne funkcjonują tak, jak funkcjonują inne przedsiębiorstwa. Reguły dla przedsiębiorstw, które są podmiotami zarządzającymi mediami, żyją z mediów, są takie same jak w produkcji gwoździ. Otóż mnie się wydaje, że istnieje potrzeba, by się zastanowić, czy także w sektorze mediów prywatnych nie powinno być pewnych szczególnych reguł. Czy nie należy tego działu biznesu
potraktować w sposób szczególny, tak jak w sposób szczególny traktujemy biznes bankowy, na który nakładamy pewne szczególne regulacje. Ja nie twierdzę, że to mają być takie regulacje jak dla biznesu bankowego oczywiście, ale szczególne, bo funkcja tutaj jest także szczególna. Jest inna niż wytwarzanie normalnych dóbr. Z jednej strony są piękne hasła, właśnie społeczeństwo obywatelskie, partycypacja, z drugiej jak obywatele zbierają 2 miliony podpisów o referendum w sprawie wieku emerytalnego, to, no to jakby ten referendum się nie odbywa. Jak są różnego rodzaju demonstracje, takie jak w przypadku protestów przeciwko ACTA, to nie tylko później są plany, no, według niektórych ograniczenia swobody tego typu zgromadzeń. I rzeczywiście, no, moim zdaniem stajemy przed jakimś pytaniem o to, czy z tym pojęciem partycypacji nie stanie się coś podobnego jak z pojęciem właśnie społeczeństwa obywatelskiego, czy właśnie trzeciego sektora, no, który gdzieś tam, no, zatracił swoje takie autentyczne korzenie, o których akurat Nowy Obywatel bardzo dużo pisze i pokazuje, że te korzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce to wcale nie jest tylko rok 89, tylko że to sięga znacznie głębiej. Jeżeli mówimy o tej partycypacji, to w Polsce ona najczęściej jest sprowadzana do kwestii konsultacji społecznych i już zapanowała taka swego rodzaju moda na konsultacje, właśnie zarówno samorządy, jak i ministerstwa konsultują różne swoje projekty ustaw, rozporządzeń i, no jest to, i przedstawiają to jako właśnie taki wyraz troski o to, żeby się wsłuchać w głos obywateli, ale prawda jest taka, że to też jest coś, o czym się rzadko pamięta, że konsultacje społeczne nie są w żaden sposób wiążące dla tych organów. Należy pamiętać o tym, że i to niestety też tutaj często organy państwowe o tym zapominają, że konsultacje nie mogą być prowadzone w jakiejś zamkniętej grupie, właśnie nie mogą dotyczyć tylko trzeciego sektora, albo pracodawców, albo związków zawodowych, tylko muszą być powszechne. Konsultacje polegają na tym, że no, każdy obywatel może w nich się wypowiedzieć. Oczywiście łatwiej jest to często robić i łatwiej to przychodzi osobom zrzeszonym w różnego rodzaju organizacjach, jest to zrozumiałe, ale należy o tym pamiętać, że nie można mówić o partycypacji, nie można mówić o konsultacjach, kiedy jest to forma rozmowy z określonym środowiskiem czy określonymi grupami interesów, które w danej sprawie mogą chcieć się wypowiedzieć. I to wydaje się, że jeszcze cały czas no, pod tym względem ta idea, no, wygląda, dużo jest jeszcze tutaj do zrobienia, ale nie da się ukryć, że też, no, kryje się w tym jakaś nadzieja na to, że zmienią się trochę relacje jednak państwa z obywatelami, że jednak nawet ta forma, no, uboga może, jaką są konsultacje społeczne, może być prowadzona znacznie lepiej, może wpływać na poziom debaty publicznej, może sprawiać, że pewne tematy, które są poddawane właśnie konsultacjom w tej debacie, będą się częściej pojawiać. I to oczywiście wymaga tego, żeby tymi sprawami, które są aktualnie konsultowane, interesowały się media. Rzeczywiście te formy różne, łącznie właśnie z konsultacjami społecznymi, współdecydowania, no są jednak, dają możliwość poważnej debaty na temat już, no, wychodząc właśnie poza tą dyskusję o tym, czy PiS, czy PO, nad konkretnymi rozwiązaniami. No i nie tylko te konkretne rozwiązania dzięki temu mogą jakoś zaistnieć w debacie publicznej, ale też problemy, których one dotyczą. I wydaje mi się, że tutaj, gdybym miał jakoś właśnie krótko odpowiedzieć na pytanie o to, jakie państwo, to przede wszystkim bym powiedział, że państwo, które słucha, rzeczywiście traktuje tą ideę serio, ideę partycypacji, słucha głosu swoich obywateli i dopuszcza to, że te, ci obywatele mają prawo się wypowiedzieć, oczywiście poza wyborami, w bardzo różnych formach. Nie tylko właśnie w formie konsultacji, ale też referendum czy innych formach głosowania. Jaka jest w ogóle rola państwa w sytuacji, kiedy, no, pojawia się postulat, żeby jak najwięcej jego zadań właśnie na to społeczeństwo obywatelskie czy jego profesjonalną emanację, czyli trzeci sektor zrzucać? Bardzo ważną rolą organizacji właśnie pozarządowych jest rzecznictwo, które jest w tym momencie, wydaje mi się, że dosyć słabo realizowane przez ten trzeci sektor. Znaczy, trzeci sektor skupia się głównie na realizacji zadań zleconych, na realizacji różnego, na właśnie zdobywaniu grantów, na określone bardzo zadania, które no, odpowiadają jakoś tam linii określonych ministerstw, czy też właśnie samorządów, które zlecą, które
ogłaszają różnego rodzaju publiczne konkursy. Natomiast może właśnie orzecznictwo jest jakąś taką sferą, czyli właśnie wcielanie się w rolę takich organizacji eksperckich, występowanie w jakichś konkretnych sprawach, wpływanie na to, jak wygląda kształtowanie polityk publicznych, jest cały czas bardzo jeszcze słabo rozwiniętą dziedziną działalności trzeciego sektora. I wydaje mi się, że tutaj jest też poważny problem. To się zmieniło trochę, bo widać przy okazji właśnie sporo akt, że tam pojawiło się kilka takich organizacji, które widać było wyraźnie, że wiedzą po prostu dużo lepiej niż rząd, co właściwie rząd chce nam zgotować. Tutaj ta rola wydaje mi się kluczowa, którą trzeba rozwijać, właśnie rzecznictwa, czyli tego wpływania na polityki publiczne, występowania w roli jakichś ekspertów, kształtowania też swojej wiedzy na temat tego, jak te polityki są budowane. I tutaj organizacje pozarządowe, niezależnie od swojej specjalizacji, powinny jakby tą rolę wypełniać. To też myślę, że z pożytkiem dla państwa, bo te chociażby właśnie uwagi, które się będą pojawiały w konsultacjach społecznych, będą bardziej lepiej merytorycznie przygotowane, bo jednak to są ludzie, którzy często pracują po prostu zawodowo w organizacjach i mają czas na to, poświęcają swój czas na to, żeby z jakimś tematem się zapoznać. Bardzo znamienne, że takie pytanie pada, jakie państwo, jaka rola państwa, to oznacza, że jesteśmy tacy trochę zdziwieni w tym momencie, nie wiemy, co się dzieje, szczególnie w kontekście kryzysu. Wiemy, że coś jest nie tak, ale do końca nie wiemy, co. Wydaje mi się, że taką jedną z głównych przesłanek do w ogóle powstania państw narodowych to była właśnie odpowiedź na zrozumienie, że jest to jedno fundamentalne prawo człowieka, czyli prawo do jego osobistego rozwoju, jego wkładu w przyszłość. Główną przeszkodą do zrobienia tego, co chcemy, czyli do aktywnej polityki gospodarczej, jest nadal ten mit zadłużenia publicznego. Oczywiście nie chcemy, żeby państwo się zadłużało, aczkolwiek nie możemy myśleć cały czas o budżecie jako o czymś, co musi być w stanie równowagi. Jeżeli coś jest w stanie równowagi, to znaczy, że się nie rozwija. Jeżeli coś się przez długi czas nie rozwija, to zazwyczaj jest to zapowiedź regresu. Dlatego jeżeli nie pokonamy tej kwestii nietykalności deficytu budżetowego czy szkodliwości wydatków publicznych, myślę, że nadal nie ruszymy z miejsca. Szczególnie gospodarka doganiająca, tak jak nasza, potrzebuje aktywnej polityki gospodarczej, a nie tego, co minister Syryjczyk mówił, że najlepszą polityką przemysłową jest jej brak. Myślę, że ważne jest, żeby nie dać się złapać w tą pułapkę mówienia o konkurencyjności w kontekście niskich płac, że niskie płace to jest droga na przyszłość. Otóż nie, ponieważ jak wiadomo, kiedy wszyscy zaczynają oszczędzać, to maleje popyt. Mamy do czynienia z olbrzymią luką popytową w Polsce. Także dlatego, że skończyły się środki europejskie. Praktycznie się skończyły środki europejskie. Mamy do czynienia w Polsce też z tym z odczuwaniem efektu kryzysu strefy euro. No i oczywiście mamy też do czynienia z efektem złej polityki pieniężnej, co przez pewien moment aż przypominało ten najgorszy horror lat 2000-2002, kiedy to bardzo surowa polityka fiskalna praktycznie zastopowała do zera rozwój gospodarczy. Teraz z dużym opóźnieniem Rada Polityki Pieniężnej reaguje, aczkolwiek nadal stopy procentowe, tak żeby powiedzieć, jakie to jest ważne, otóż niskie stopy procentowe nie pomagają tak bardzo gospodarce, co widzimy na całym świecie, aczkolwiek wysokie stopy procentowe mogą bardzo jej zaszkodzić. Kiedy stopa procentowa, tak jak to teraz jest w Polsce, cały czas jest 2% powyżej inflacji, a w innych krajach europejskich jest bardzo często poniżej inflacji, czyli ten pieniądz tam traci wartość, to automatycznie przedsiębiorstwa są zmuszane do wydawania, żeby ten pieniądz krążył, żeby tej wartości nie tracił. Natomiast u nas jest wręcz zachęta dla przedsiębiorstw, żeby nie inwestowały, żeby popyt malował, i to się dzieje. To oczywiście ma swoje skutki na rynku pracy, niższe zatrudnienie. No i oczywiście polityka fiskalna jest
prawie żadna w tym wypadku. No, musimy wrócić do lat 30 do tego podstawowego spostrzeżenia. Jeżeli nie ma popytu, to po prostu gospodarka nie będzie działać. Musimy mieć stymulację fiskalną czy parafiskalną, jak co by było jeszcze lepsze państwa, czyli omijającą zwiększanie deficytu budżetowego i długu publicznego. I to jest takie rozwiązanie krótkookresowe, natomiast długookresowe to jest niestety konieczna polityka strukturalna państwa. Mam wrażenie, że tutaj się zdarzyła w Polsce taka tragedia swego rodzaju, nie tylko w Polsce. Zresztą ja pracowałem i w Rosji nad pewnymi problemami, w Ukrainie, w Gruzji, że utrzymuje się syndrom ekonomii politycznej archipelagu Gułag. Przepraszam, tak wyoszczę sprawę. To znaczy takiego systemu gospodarowania, w którym koszty ludzkie są naprawdę ciągle minimalizowane. To w sposób taki przerażający wręcz. To znaczy ciągle uważa się, że można te koszty ograniczać. Przy czym to jest dziwne, bo tyle dziwne, że jednak w rynkowej gospodarce, na ile ja to rozumiem jako socjolog, motorem głównym jednak jest głównie popyt. Więc jeżeli na przykład w tej chwili z różnych powodów będziemy zapadali się, ten popyt będzie się kurczył, to my w zasadzie z tego zamkniętego koła nie do rozwoju nie wjedziemy. Jeżeli będziemy mieli takich ekonomistów, którzy ciągle w tym duchu myślą, że trzeba ograniczać ten popyt. Chyba od 10 lat w seminarium na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego. Znaczy taki seminarium, wykład o instytucjach, organizacjach itd. 10 lat temu, jak zaczynałem mówić o problemach redystrybucji, to tam dostawali szału niektórzy, ci z moich słuchaczy. Co tam tego bogatym odbierać, biednym dawać, to naszym mięsem, tak sobie to rozumowali. No, oczywiście w tej chwili z każdym rokiem to się zmienia. I to inkluz, to znaczy uważają, że jednak trzeba będzie wpuszczać państwo jako element redystrybuujący i dbający jakiś tam element właśnie tej sprawiedliwości. I w tej chwili w zasadzie jesteśmy prawie w pełnej zgodzie. Od pierwszych zajęć łatwo się dogadujemy. Więc narasta jakby ta nowa generacja myślenia o ekonomii. Mam nadzieję, że z tego się wykluje praktyka. Pierwsza kwestia to jest to, na ile państwo powinno ingerować w stosunki pracy. I tu mam pytanie, moje pytanie też wynika stąd, że kraje, które dla mnie są jakąś tam inspiracją, czyli kraje skandynawskie, mają ten model jednak oparty w dużej mierze bardziej na dialogu społecznym i na porozumieniach zbiorowych między stronami społecznymi. Natomiast mimo ogólnie dość dużego udziału państwa w życiu społecznym, w same stosunki pracy, to interweniowanie jest relatywnie słabe. I pytanie jest, czy my też moglibyśmy pójść tą drogą, czy jednak w polskim kontekście, gdzie na przykład strona pracownicza jest znacznie słabsza niż w kontekście skandynawskim, ta droga nie byłaby może zbyt ryzykowna. To jest pierwsze pytanie. Drugie dotyczy tego, jak nie tyle nawet zakresu odpowiedzialności państwa za sferę, powiedzmy, szeroko rozumianej opiekuńczości, ale to, jaki powinien być, powiedzmy, charakter tej odpowiedzialności. Myślę, że tutaj w tym naszym gronie zgodzimy się, że znaczy raczej bezdyskusyjną jest kwestią to, że powinno być to tworzenie pewnych ram, pewnych ogólnych regulacji, pewnych standardów. Także myślę, że możemy się zgodzić bez większych problemów, jeśli chodzi o udział w finansowaniu, zwłaszcza różnych dóbr publicznych i socjalnych. Natomiast pewna kontrowersja pojawia się co do tego, czy państwo powinno także, jak duży powinno mieć udział w bezpośrednim świadczeniu tych usług. Bo obserwujemy tendencję, zresztą nie tylko w Polsce, także w wielu krajach, jakby dzielenia się odpowiedzialnością na poziomie już samego świadczenia, że państwo, nawet w socjaldemokratycznej Szwecji coś takiego od lat 90. obserwowaliśmy, że państwo nadal nie pozbawiało się odpowiedzialności za zapewnianie obywatelom pewnych dóbr, ale kontraktowało to podmiotom pozapublicznym. Więc tu chciałem też zapytać państwa, czy widzicie zagrożenia tego procesu, czy też jest to coś, nad czym powinniśmy jakoś do porządku dziennego przyjść. I trzecie, ostatnie już pytanie dotyczy
tego, czy zaspokajanie potrzeb, ewentualnie których, powinno być uniwersalne czy selektywne, to znaczy czy w sferze socjalnej państwo powinno przede wszystkim koncentrować się na adresowaniu swoich programów do grup wyselekcjonowanych ze względu, nie wiem, na niskie dochody, na jakąś różne formy defaworyzowania, czy też raczej programy przynajmniej w pewnym zakresie podstawowych potrzeb jednak powinny być bardziej uniwersalne i czy możemy sobie pozwolić na takie programy uniwersalne w obecnych, powiedzmy, ramach ekonomicznych. Dzisiaj w Polsce mamy bardzo słabo zorganizowane instytucje zarówno po stronie pracy, jak i po stronie pracodawców. Ja bym się skłaniał do tego, żebyśmy dzisiaj w Polsce mieli pewne regulacje, które wychodzą generalnie rzecz biorąc ze sfery politycznej. Natomiast jest wielka sprawa kondycji sfery politycznej. Nie mam żadnej wątpliwości na poziomie diagnozy i krytyki obecnej polityki rządu. Natomiast mam problemy, żeby odtworzyć i zrekonstruować, jaka jest ta alternatywa po drugiej stronie. Na ile ona jest wiarygodna. Chcę powiedzieć, że po pominięciu nawet oczywiście takich epizodów jak Ruch Palikota czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, gdzie myślę, że o żadnej wiarygodności w ogóle mogło być nie może. Ja nie mogę zapomnieć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, które deklarowało taką prospołeczną orientację, która była mi bliska, potem uchwaliło ustawy podatkowe, które dały całe pieniądze najbogatszym ludziom. To są nieprawdopodobne zupełnie ustawy z tego punktu widzenia. Więc jest problem z tą alternatywą i w związku z tym jest także problem w kształtowaniu tego. Może to się zmieni. Wyglądam tego jak kania dżdżu, ale jest jak jest. Nie zamykajmy na to oczu. Tyle w tej pierwszej sprawie. W drugiej sprawie chciałbym powiedzieć, że tu ja jestem trochę liberałem. To znaczy uważam, że nie należy się na przykład upierać przy tym, że służba zdrowia musi być publiczna. Ja bym tu stanął rzeczywiście na gruncie konstytucji, która mówi, że dostęp do służby zdrowia nie powinien być zróżnicowany w zależności od sytuacji materialnej. Sprawa jest oczywiście nadzwyczaj delikatna. Ja tego nie neguję, że ona jest delikatna. Tym niemniej akurat w służbie zdrowia nie w takiej patologicznej formie, jak to dzisiaj ma miejsce. Ale w pewnej formie byłoby rzeczą bardzo ważną, żeby powstały elementy, powiedziałbym, realnego rynku. W końcu trzecia sprawa, o którą pan pyta. Ja bym powiedział tak, to jest poważna sprawa. Mnie się wydaje, że główny nacisk powinien być ustawiony nie na to, żeby ratować tych, którzy wypadli na margines nędzy, tylko żeby nie dopuszczać, żeby wypadali. To nie jest prosta formuła, ja to wczoraj, nie wiem czy pan tam był, mówiłem, że nie wiem, gdzieś dzień dzisiaj z jakimś dziennikarzem, który mnie pytał. Jest przeciwstawienie tej formuły, która wchodzi za lewicową, socjaldemokratyczną, dawanie ryby. Liberałowie mówią, rybę nie, wędkę daje. Ja bym do tej formuły wprowadził jedną poprawkę, pod warunkiem, że sprawdzimy, że w tym stanie są ryby. I odpowiedzialność państwa powinna polegać na tym, mówiąc symbolicznie, żeby były ryby. Jak już są ryby, to rzeczywiście można wtedy udostępniać wędki. Natomiast udostępnianie wędki, jeżeli ryb nie ma, jest pozbawione sensu. Chcę tylko powiedzieć trochę od kuchni, że ta decyzja dotycząca tego, w jaki sposób kształtować politykę podatkową, wówczas między rokiem 2005 a 2007 byłam wtedy też w Sejmie, w tej skróconej kadencji, zapadła po bardzo burzliwej dyskusji w klubie i niewielką większością głosów, prawda? Czyli to nie było tak, że stało się to bezboleśnie. Bardzo ostro wówczas polemika była prowadzona, czy takie posunięcie zaproponowane przez Zytę Gilowską jest posunięciem dobrym. Myśmy zwrócili uwagę, jak wielkie znaczenie w tej naszej dyskusji na temat tego, jaki kształt ma mieć państwo i jakie decyzje w tym państwie mają być podejmowane, ma fakt właśnie tego, że nie mamy
tego punktu oparcia, jakim jest odpowiednia wymiana informacji, poziom świadomości obywateli. Powstała taka oto sytuacja, że takie dwa wzorce ideowe powstały w świecie mediów. Ja mam na swój użytek takie nazwy na te dwa wzorce. To jest pierwsze hipermarketyzm, a drugie mamomadzizm. Prawda? Czyli to, że w Polsce podporządkowane zostały również media publiczne temu wzorcowi takiego konsumpcjonizmu na bardzo niskim poziomie, podaruj sobie odrobinę luksusu, to jest takie hasło, pamiętamy może z tych pierwszych reklam z lat 90., młodsi nie pamiętają, to spowodowało, że właściwie zanikły w naszej poważnej debacie publicznej te elementy, które powinny w nim istnieć. Dyskutując o ważnych sprawach, o ekonomii, o trzecim sektorze, o modelu państwa, o kulturze, wszystkich ważnych sprawach, nie mamy tego punktu oparcia, jaki powinien być w normalnym, funkcjonującym społeczeństwie demokratycznym, że możemy się odwołać do jakiejś, jednak na jakimś poziomie istniejącej powszechnej wiedzy obywateli i ich zdolności do oceniania rzeczywistości, wiązania przyczynowo-skutkowego całej tej rzeczywistości. Kontekst medialny do przeprowadzenia naprawy państwa jest niesłychanie istotny i musimy o tym pamiętać, nie wylewając dziecka z kąpielą, to znaczy nie mówiąc o tym właśnie, jak to by sobie życzyli ci zwolennicy hipermarketyzmu i mamomadzizmu, że na przykład niepotrzebne są w jakikolwiek sposób media, które byłyby własnością wszystkich obywateli, które by były tym polem wymiany poglądów pomiędzy zarówno tymi, którzy chwilowo w imieniu obywateli sprawują władzę, jak i tymi, którzy mają ich kontrolować jako świadomi obywatele. A odnosząc się do tego, co zapytał Rafał Bakalaszyk i do tych kwestii tego, na ile państwo ma ingerować w stosunki pracy, to ja jako przedstawiciel, powiedzmy, pokolenia wyżu demograficznego lat 80. też urodzony jakby w wielkim mieście, obserwuję to, że większość moich znajomych pracuje na umowach tak zwanych śmieciowych, umowach właśnie o dzieło, czy umowach cywilnoprawnych. I szczerze mówiąc, jakby są ludzie, którzy finansowo sobie pewnie poradzą. Poradzą sobie też pewnie z sytuacją zmiany, czy utraty pracy, znalezienia nowej, ale nie wierzę w to, że oni są w stanie się sami zorganizować i zadbać o swoje prawa właśnie pracownicze. Ja nie do końca wierzę w to, że to moje pokolenie, mówię tutaj właśnie przede wszystkim o tych, powiedzmy, absolwentach wyższych studiów pracujących na umowach śmieciowych, jest w stanie samemu o tą swoją sytuację się zatroszczyć i po prostu jeżeli państwo tą sprawę się nie zatroszczy, to zostanie tak, jak jest i będziemy tego kiedyś żałować, tak sądzę. Jeśli chodzi o zaangażowanie państwa w kształtowanie polityki płacowej, to ja myślę, że szczególnie przy dość intensywnej polityce strukturalnej, to uważam, że podnoszenie płacy minimalnej powinno być szybsze. Nawet bez tego rzeczywiście uważam, że nie ma większego problemu z tym, żeby szybciej podnosić płacę minimalną. Bardzo długo mówiło się o bardzo jakimś tam specjalnie negatywnym wpływie, ale ostatnia dekada, prawie już dwa dekady, szczególnie ostatnie kilka lat badań ekonomicznych, takich troszkę bardziej rygorystycznych, ekonometrycznych badań, studiów typu Meta, grupujących wiele różnych danych, wskazują, że efekt jest statystycznie nieistotny albo żaden. Efekt podniesienia płacy minimalnej na zatrudnienie, także w pewnym oczywiście rozsądnym przedziale bym optował za podnoszeniem płacy. Pierwszy raz okazuje się, że jakość klasy politycznej jest sprawą zupełnie kluczową. I otwarcie sceny politycznej, tak, żeby ludzie mieli z czego wybierać, jest sprawą zupełnie podstawową. Zupełnie podstawową. Ostatnie badanie pokazuje, że jest 35% ludzi, wyborców, którzy mówią, nie mamy swojego ugrupowania.
I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na pewną specyfikę tych ugrupowań, jeżeli weźmiemy poprawkę na wiarygodność tych ugrupowań, no to ludzie są w sytuacji rozpaczliwej. Przed wyborami są nawoływani, że to jest obywatelski obowiązek, prawda? Musisz wybrać. Musisz wybrać. Kłopot polega na tym, że w koszyku wyborca nie decyduje, co jest w koszyku. On ma wybrać z koszyka, w którym to jest. Najważniejszą sprawą, tak mi się wydaje, dla Polski dzisiaj jest odebranie partiom politycznym pieniędzy i zakazanie im pozyskiwania prywatnych pieniędzy. Proszę Pani, Pani Poseł, mój problem, ja chodzę na niektóre dyskusje PiS-u, które były organizowane. Nie poszedłem na dyskusję o demografii. A wie Pani, dlaczego nie poszedłem? Bo dostałem wcześniej materię. Tak żałosne. Partia, która ma taką górę pieniędzy, przysyła 3 strony nienapisane po polsku na sprawę, która jest dla niej kluczowa. No to na co wydajecie te pieniądze? Oczywiście nie da się tego nastawienia takiego, że wybory są rozgrywką między partiami politycznymi, przezwyciężyć bez również odpowiedniego innego nastawienia mediów i dziennikarzy. I te pieniądze, które rzeczywiście może nie są najszczęśliwiej wydawane jak dla partii politycznych, które teraz funkcjonują, nie są jedyną blokadą dla otwarcia tej sceny politycznej. Są jeszcze progi, ale jest też nastawienie takie całej otoczki medialnej do tego, bo co się stało z wyborami samorządowymi? W nich się przebijali właśnie ludzie z lokalnych stowarzyszeń, dopóki nie stało się tak, że zaczęły być w mediach lansowane jako rozgrywka polityczna największych partii politycznych. Jeśli jest tak, że w mediach głównego nurtu, czy ja lubię, wolę to określenie mętnego nurtu, jest liberalnego nurtu, o tak może lepiej w tym gronie, są lansowane tylko określone ugrupowania polityczne, do których moje ugrupowanie nie należy, to ja się będę bardzo głęboko zastanawiać nad tym, czy zlikwidować finansowanie partii politycznych, dlatego że to jest jedyna w tej chwili próba lekkiego zrównoważenia tej ogromnej przewagi oligarchii liberalnej, która popiera zdecydowanie inne ugrupowania polityczne, która odtwarza pewne zachowania i działania polityczne, które do tej pory były przez 20 lat uprawiane w Polsce ze szkodą dla państwa i narodu. Trzeba się zastanawiać nad tym, jak równoważyć tę ogromną dysproporcję, jaka powstała w tej chwili pośród partii politycznych. Niestety nie jest tą dobrą receptą, nie są jednomandatowe okręgi wyborcze. Ja byłam autorką ordynacji wyborczej w Krakowie, która wprowadziła jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad dzielnic i proszę sobie wyobrazić, że euforia trwała tylko jedną kadencję. W następnej kadencji już w poszczególnych okręgach jednomandatowych do rad dzielnic w Krakowie wygrywali 18-latkowie, którzy mieli przy sobie znaczek Prawa i Sprawiedliwości albo Platformy Obywatelskiej, a przegrywali ludzie, działacze lokalni, właśnie osiedlowi o ogromnym dorobku, choćby w pracy charytatywnej, społecznej, jakiejkolwiek innej, tylko dlatego, że nie mieli znaczka partii politycznej przy sobie. Na sam koniec chciałem jeszcze raz zachęcić do zapoznania się z efektami tego intelektualnego eksperymentu, jakim jest Społeczny Gabinet Cieni, czyli z najnowszym numerem Nowego Obywatela. W kolejnym wiosennym numerze będzie dokończenie tego eksperymentu. Tam także między innymi tekst pana profesora Bugaja będzie można znaleźć. Dziękuję w takim razie i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze przy różnych okazjach się spotkać.